Beautiful weather today. Very beautiful. I'm going to take my tablets and I'm going to see if there are any wild mushrooms in the forest. Look, this cloud. This is a cloud. I could stay here forever if I could. Beautiful. Uśmiechajcie. Uśmiechajcie. Ekstra. Wow. Pięknie tutaj jest, naprawdę. To jest nasza sypialnia. Pięknie tutaj. Widok na Jacka. Tak. Jacek tam się wybudował, taki wypasiony ma ten dom. Super. A tu jest takie fajne studio. No i tu mam taką garderobę jeszcze. No. Pięknie. I taki pokój gościnny. W projekcie tu była ściana do końca i drzwi wszędzie, nie? Ale zrezygnowaliśmy z drzwi. To jest owczej wełny. Taka skóra wełny. Skóry, tak. No. No, taka skóra z wow. Barania. Super. Taki góralski klimat po prostu. Tak, tak. No ja tak chcieliśmy, żeby było. No. Ja tak chciałam. Jak najmniej plastiku, jak najwięcej drzewa. Tak. A jak jest burza, to wy wyłączacie wszystko? Nie. Wiesz co, jak tak mocno i jest blisko, no, no to tak dla bezpieczeństwa dobrze jest wyłączyć, no, wiesz? No. Jej, ale to fajnie jest. To moi dziadkowie, o rany. Bo mam takie stare zdjęcia. Super. Super. A tutaj widok na Babią Górę. Ekstra. Anusia, wyjdź tędy, chodź proszę. Chodź na taras, bo nas są drzwi cały czas otwarte tutaj. Cały czas spędzamy tutaj. Ten piecyk jest fajny tutaj, no. No i to nam cały dom ogrzewa. Zimą. Ten misiu jest fajny. A, ale ładnie tutaj jest. O, tu no co? Można, i tu se można siedzieć i patrzeć na babię. Cześć, Odi. No co? Chcesz się pobawić? I te sypecki mi się podobają. Ja coś ci dam, żebyś sobie poczytała. No. Pożyczę ci. Weźmiesz sobie tam do Mirka kapelusiki góralskie. Tylko dam to, no. Ja ci coś dam, żebyś sobie poczytała. To dobrze. Fajnego takiego z bójkami związanego. Okej. Wow. Te zajączki są fajne. Trzy dni temu rozmawialiśmy o jakimś ruszcie, czy tam coś. Robimy coś? Tak. Kiedy, co, jak? Kiedy? Jaki ruszt? Ruszt kiełbasy na ruszt. Grilla. A grilla. Grilla. A kiedy pasuje? Nie, to ja to sam jestem, nie? No właśnie, to ty masz tyle do gadania, co gajowno w będzie. Więc my jesteśmy większości, to musimy... No kiedy? Jutro? Studzienka jest piękna. A ty o który jutro? A jutro będę późno. Nie no, po 7 będę z kościoła. A do kościoła idziesz jutro? Tak. Jutro. No, idziesz na Zbuta, idziesz? Nie, Henia mnie zawiezie, bo ja bym Janki niosła. To ja A idę. Do którego kościoła? Na Wilczną tam, nie do centrum. Jaki fajny. A gdzie jest zwierzę nasze? Gdzie jest płodzie? Zobacz, tego spłoszy. Teraz się będzie dar. On ci tam zakrata do waszego ogródka? Tam jest siatka. Popatrz, jaki idzie za siatką. Fajny. Idzie, on przejdzie tutaj. Tak? Przejdzie wzdłuż. Mhm. Ale patrz.
Patrzy. Bada teren. Zaraz wyjdzie za płot, będziesz go lepiej widziała. Czy to teren prywatny? Tak. On teraz obserwuje, co tu się dzieje. Chodź, chodź. Zawołam. Jaki fajny. Pasiurę, ze sprubą. To cię zaraz uszczeli. To cię zaraz uszczeli. Na razie się pasie. Michał! Wojtek, chodź! Michał! Pięknie! Ale pięknie! Chodź, ci pokażę, bo tu ta figurka jest od pana Andrzeja. Teraz różyczki są z Niemiec od cioci Grażynki. Ciocia Grażynka... Różyczki, gdzie różyczki są? Te w środku. A tu w środku? A to są sztuczne? Sztuczne, tak, no. Tak, bo żywych nie mogę. No żywe to tylko tutaj będą kwitły. Fajne to jest. Tutaj te ludzie mogą się przychodzić i modlić. Tak. Majówki można śpiewać, modlić się. Tulipany, tu takie piękne, białe kwitły. Mówię ci. Tu takie goździki, tam dzwoneczkę pani stepki. A co to są to za liście te duże? To nie są te liście takie, te kwaśne liście? Nie, to nie są kwaśne to, liście. To wiesz co, wszędzie sadzę chrzan i nigdzie mi nie rośnie, a tutaj mi rośnie chrzan. To jest chrzan. Tak. I trzymam go do ogórków. Jak będę kisić, to liście poobrazić. Co się bawi? Chodź, pobawisz się. Tu? Widzisz. Fajny piesek. Tylko powiem praksedzie, ale za mało. I ten jeszcze? Chcesz się bawić? Chodź tutaj. Daj mi tą piłkę. Daj mi tą piłkę. Jaki fajny. Bawić się chce. Daj piłkę. Jak dziecko, nie? Super. Chodź tu. Daj mi tą piłeczkę. A to ja nie widziałem. Dawaj piłkę. Stoiłem. Dawaj piłkę. To jak żeś pokleił? Dawaj mi tą piłkę. Stoiłem. Dawaj mi tą piłkę. Dawaj. Dawaj mi tą piłkę. Świetne tutaj jest, naprawdę. Naparstnica, bardzo trujący kwiat. Tak? Tak, naparstnica to jest. Tak. Bardzo trujący kwiat. Dobrze wiedzieć. Trzeba umyć ręce to później. A co to jest? To jest dziewanna drobnokwiatowa. Dziwanna drobnokwiatowa. Tak. Jakie nazwy. Nie widziałam czegoś takiego chyba jeszcze. Ona jest tak biedna, się przechyliła od deszczu, a ona stała no tak do góry. Jest, no. Siało samo, tam rośnie. I tak się przechyliła biedna i teraz tak, muszę ją podeprzeć. Podtrzymywać tak jakiś ten? Chyba i związać takim, tak na przykład tak, postawić taki kij tak, jakiś tak, i związać tak, go jakimś tak, sznureczkiem takim. Tak, podeprze ją, bo ona taka stała. I ona wyrośnie taka na 5 metrów. Super. I wszystko później zakwitnie na żółto. Cały taki badyl. Wow. Ile ona tutaj, ile jej zajęło, żeby tak urosła? Od zeszłego roku rośnie. Tak? Tak. Piękna jest. Ja zrobię ci zdjęcie, jak ona już wyrośnie taka wielka. I dobrze. No, będziemy w kontakcie ten. Ja się jeszcze odezwę przed piątkiem. Ale ty pięknie jest. Wow. Piesek fajny. Dobra. Ja będę spadać. Dziękuję za pyszne pierogi. A to jest to samo? Tak, chcę datę. Tak. To jest to samo, tak? To jest stary dom. Nie dom, tylko... Nie, to. To wszystko to samo. A! Rozkrywało się samo. A to ci się samo tak wyrosło, tak? Tak, samo. Ale super. Pięknie. Uwielbiam kontakt z naturą, przyrodą. Wow. Oh!